W tym filmie zajmiemy się pojęciem logarytmu. Co to jest logarytm? Zastanówmy się. Wiemy, co to jest potęgowanie. Wiemy, co znaczy podnieść jakąś liczbę do jakiejś potęgi, na przykład 2 do potęgi czwartej. To znaczy trzeba dwójkę pomnożyć 4 razy. 2 razy 2 razy 2 i razy 2. 4 razy muszę dwójkę pomnożyć. No to ile to jest? 2 razy 2 to jest 4, razy 2 to jest 8 i razy 2 to jest 16. Czyli 2 do potęgi czwartej to jest 16. No a teraz gdybyśmy odwrócili to pytanie i zadali je w ten sposób, że do jakiej potęgi ja muszę podnieść dwójkę, czyli nazwijmy tę potęgę x, no bo nie wiem na razie ile to jest, żeby dostać 16 na przykład, tak jak w naszym przykładzie. Czyli teraz pytam, do jakiej potęgi muszę podnieść dwójkę, żeby dostać 16? No i do tego właśnie służy funkcja logarytm, bo teraz funkcja logarytm odpowiada na takie właśnie pytanie. No tutaj wiemy, już to tutaj rozwiązaliśmy, że x musi być równe 4. No i x to jest właśnie wartość logarytmu, funkcji logarytmicznej. I zapisujemy to w ten sposób, że logarytm o podstawie 2. No bo 2 było tej podstawą, którą podnosiliśmy do jakiejś potęgi. Z liczby 16 jest równy, no to w tym wypadku to jest właśnie nasz x. No i wiemy, że x jest równy 4, czyli w tym konkretnym przypadku logarytm o podstawie 2 z 16 to jest równe 4. No i teraz powiedzenie, że 2 do potęgi czwartej jest równe 16, to jest całkowicie równoważne temu, że logarytm o podstawie 2 z 16 jest równy 4. To są całkowicie równoważne stwierdzenia. No bo funkcja logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść podstawę logarytmu, czyli w tym wypadku dwójkę, żeby otrzymać argument logarytmu, czyli w tym wypadku 16. Czyli do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 16? No muszę podnieść do potęgi czwartej. No bo 2 do potęgi czwartej to jest 16. Czyli logarytm o podstawie 2 z 16 będzie równy 4. Przećwiczymy sobie to na innych przykładach. Weźmy logarytm o podstawie 3 z liczby 81. Ile to będzie równe? No, to będzie jakiś wykładnik, do którego muszę podnieść trójkę, żeby dostać 81. No to spróbujmy. Ile to jest 3 do potęgi pierwszej? Do potęgi pierwszej to jest po prostu 3. Razy 3 to będzie 9. Jeszcze raz razy 3 to będzie 27. 27 razy 3 to jest właśnie 81. Czyli widzimy, że 3 pomnożone 4 razy, czyli 3 do potęgi czwartej, to jest 81. Czyli do jakiej potęgi muszę podnieść trójkę, żeby dostać 81? No muszę podnieść do potęgi czwartej, czyli wartość tego logarytmu będzie równa 4, no bo 3 do czwartej to jest 81. Dobrze. No to zróbmy sobie więcej przykładów. Chcemy na przykład obliczyć, ile to jest logarytm o podstawie 6, no weźmy jakąś większą liczbę, z 216. No to popatrzmy na kolejne potęgi szóstki. No 6 do pierwszej to jest 6. 6 razy 6 to jest 36. Jak jeszcze to pomnożę przez 6, 36 razy 6 to będzie właśnie 216. Czyli musiałem szóstkę 3 razy pomnożyć, czyli 6 do potęgi trzeciej to jest 216. Czyli na pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść szóstkę, żeby dostać 216, odpowiedź brzmi, muszę podnieść do potęgi trzeciej, czyli wartość logarytmu o podstawie 6 z 216 to jest 3. Ok. Następny przykład. Weźmy sobie logarytm o podstawie 2 z 64. Ile to będzie? No tym razem dwójka jest podstawą, czyli zastanawiam się, do jakiej potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby dostać 64. No to spróbujmy. 2 razy 2 to jest 4, razy 2 to jest 8, razy 2 to jest 16, razy 2 to jest 32 i razy 2 to jest 64. To ile razy musiałem pomnożyć? 6. 6 dwójek musiałem pomnożyć, czyli to jest 2 do potęgi 6. A zatem dwójkę trzeba podnieść do potęgi 6, żeby dostać 64. Czyli logarytm o podstawie 2 z 64 to będzie 6. No to zastanówmy się na koniec jeszcze nad takim zadaniem. Ile będzie równy logarytm o podstawie 100 z jedynki? Może nawias napiszę, żeby nie było wątpliwości, o co tu chodzi. Czyli logarytm o podstawie 100 z jedynki. Ile to będzie? No, zastanówmy się. Powiedzmy, że to jest jakiś x. Czyli jeżeli logarytm o podstawie 100 z jedynki ma być równy x, to znaczy, że 100 do potęgi x musi być równe 1. No to do jakiej potęgi ja muszę podnieść 100, żeby dostać jedynkę? No, powinniście już wiedzieć, i pewnie wiecie, że jeżeli coś się podnosi do potęgi zerowej, cokolwiek by to nie było, to może być 100, to może być 1000, to może być 5, byle to była liczba dodatnia. Jakakolwiek liczba dodatnia podniesiona do potęgi zerowej daje 1. No i tylko wtedy dostajemy 1, jeżeli podnosimy do potęgi zerowej. Czyli wynika z tego, że x musi być równe 0. A więc logarytm o podstawie 100 z jedynki jest równy 0. No i oczywiście logarytm o dowolnej podstawie, niekoniecznie 100 z jedynki, to będzie 0. Dlatego, że jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi zerowej daje 1. Czyli logarytm o dowolnej podstawie z jedynki to jest zawsze 0. Warto to zapamiętać.